Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Ekscelencjo księże arcybiskupie Mieczysławie, metropolito lwowski, ekscelencjo księże biskupie Edwarcie, ojcze opacie Maksymilianie, bracia w kapłaństwie hierarchicznym wszystkich urzędów i godności, na czele z prześwietną kapitułą katedralną i jej prepozytem, siostry i bracia w zakonnej konsekracji, bracia klerycy, siostro i bracie, którzy jesteście ludźmi świeckimi, ale poprzez powszechne kapłaństwo Chrystusa jesteście tak blisko złączeni z nami, że nawet kiedy nie znamy się bliżej, nazywamy was imieniem naszych najbliższych krewnych, zwracając się do was jak do swojego rodzeństwa. Jakże nie radować się w naszym dzisiejszym dziś, roku 2021, pomimo pandemii, pomimo obostrzeń, pomimo że wielu z naszych rodzin jest zarażonych, przebywają w szpitalach czy w domowej izolacji lub kwarantannie. Nasza radość bierze się nie z obecnej sytuacji, ale z naszej łączności z Jezusem Chrystusem, najwyższym i jedynym kapłanem. Nasze dziś. Zanim zaczniemy celebrować święte Triduum Paschalne, to radość zgromadzenia diecezjalnego episkopatu i prezbiterium, która w swojej symbolice sięga wieczornika i kilku ewangelicznych wydarzeń, które tworzą kapłaństwo Nowego Przymierza. Ta msza święta jest odnowieniem naszego powołania i odświeżeniem istoty bycia pasterzem. Gromadzi nas Jezus i On nam jeszcze raz przypomina, jaka jest nasza rola w świecie, który tak bardzo odchodzi od Boga, jest zagubiony i nie zna swojego ostatecznego celu. Warto zaznaczyć, że Pan Jezus, rozpoczynając swoją działalność publiczną, jak mówi Biblia Jerozolimska, inaugurując swoje przepowiadanie w synagodze w Nazarecie, specjalnie wyszukuje pewien fragment z księgi Izajasza. Nie były to słowa przypadkowe. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Odwołuje się w tym miejscu do powszechnie stosowanej w dniu Wielkiego Czwartku Ewangelii w czasie mszy świętej Krzyżma Świętego. Ponieważ przed momentem słuchaliśmy Ewangelii z Wielkiego Czwartku, z wieczora, tej, gdzie Pan Jezus kładzie nacisk na służbę. Natomiast słowa tej rannej Ewangelii głównie odwołują się do pierwszego czytania. Jezus celowo rozpoczyna swoje przepowiadanie przypomnieniem słów umownego Trito Izajasza, którego głównym tematem jest pocieszenie i krzepienie na duchu Judejczyków po powrocie z niewoli przez opis przyszłej chwały Jerozolimy i całego Izraela w Królestwie Mesjańskim. Dlatego liturgia Kościoła podwójnie, można powiedzieć, karmi nas tymi słowami, które słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, mówiącymi o Mesjaszu, który jest najwyższym kapłanem. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przyjrzenie.
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Tak, taka była misja Jezusa, który przychodzi do człowieka, aby wnieść w jego życie radość, wolność i wieczne zbawienie. A jednak już przy pierwszym wystąpieniu doznaje on odrzucenia przez swoich. Kilka wersetów po tej Ewangelii dalej święty Łukasz opisuje, jak rodacy wyrzucają go z miasta i chcą strącić z urowiska. Tak oto dowiadujemy się, że Jezusowe dziś, pełne miłości i pokoju, było już na początku tej misji kontestowane, a konsekwencją tego pierwszego odrzucenia będzie zamordowanie Jezusa, co w szczególny sposób będziemy upamiętniać i przeżywać Wielki Piątek. Wasze Ekscelencje, bracia kapłani, nasze kapłańskie dziś to nasza specjalna służba. Jak przypomni nam modlitwa prefacyjna z dzisiejszej liturgii, Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości do braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w jego kapłańskiej służbie. Chrystus nas, biskupów, kapłanów, diakonów, wybrał jako służących dla swoich braci. Jesteśmy służącymi dla świata. I powiedzmy sobie szczerze, bez pompatyczności i z całym prostotą. Nie jest to bardzo często służba łatwa. Dobrą charakterystykę tej służby daje nam papież Franciszek w swoim liście, który napisał do nas z okazji 160. rocznicy śmierci świętego Jana Wianeya, tytułując ten list pięknymi słowami do moich braci kapłanów. Pisząc w nim: w dzień wspomnienia świętego proboszcza z Ars pragnę napisać do was ten list, kierując go nie tylko do proboszczów, ale także do was wszystkich braci kapłanów, którzy nie czyniąc szumu, porzucacie wszystko, by zaangażować się w codzienne życie waszych wspólnot. Do was, którzy podobnie jak proboszcz z Ars pracujecie w okopach, dźwigacie na ramionach ciężar dnia i spiekoty i narażeni na niezliczone sytuacje codziennie tracicie twarz, nie przypisując sobie zbyt wielkiego znaczenia, aby lud Boży był otoczony opieką i wsparciem. Zwracam się do każdego z was, którzy przy wielu okazjach niezauważalnie i ofiarnie w zmęczeniu i trudzie, chorobie czy przygnębieniu podejmujecie misję jako służbę Bogu i Jego ludowi i pomimo wszystkich trudności drogi zapisujecie najpiękniejsze karty życia kapłańskiego. Jakiś czas temu wyraziłem biskupom swój niepokój, że w wielu regionach nasi księża czują się wyśmiewani i obwiniani z powodu przestępstw, których nie popełnili. I powiedziałem, że muszą oni znaleźć w swoim biskupie starszego brata i ojca, który by dodawał im otuchy w tych trudnych czasach, pobudzał ich i wspierał w drodze. Kochani bracia, myślę, że te słowa papieża mogą być dla wszystkich was, kapłanów tu obecnych i nieobecnych, wielkim umocnieniem. Bo bardzo często doświadczamy w naszej kapłańskiej pracy przeróżnych większych czy mniejszych trudności i czasem w naszym dziś wpadamy w zniechęcenie, przygnębienie czy przeróżne kryzysy.
Papież mówi dzisiaj do każdego kapłana, że o tym wie, że to docenia i przypomina nam, abyśmy oparcia szukali zawsze w swoich biskupach. A naszym drogim księżom biskupom przypomina, że mają być dla nas starszymi braćmi i ojcami. Dalej. Chcemy w naszym dziś, w dniu naszego kapłańskiego święta, dziękować dobremu Bogu za wiele radości, jakich doświadczamy w naszej kapłańskiej służbie. Za każdego pojednanego z Bogiem penitenta, za możliwość sprawowania codziennej mszy świętej, za łaskę, dzięki której możemy być przedłużeniem Chrystusa poprzez udzielanie innych sakramentów. Ale też dziękować za tych wszystkich dobrych ludzi, którzy nas otaczają, którzy nam pomagają, którzy nas wspierają, którzy nas też czasem bronią, wreszcie dzięki którym możemy godnie żyć. Czyż archidiecezja lwowska nie powinna dziś cieszyć się i dziękować Bogu, kiedy obchodzi 30-lecie odnowienia struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie? Czyż nie radują się nasze serca za wyświęconych w tym czasie biskupów i kapłanów, za odnowione życie zakonne, za nowe powołania kapłańskie, za wybudowane seminarium, za utworzony Instytut Teologiczny, za tych, którzy spośród kobiet i mężczyzn odpowiadają Bożemu wezwaniu poprzez rady ewangeliczne, za ostatnio powstały pierwszy klasztor kontemplacyjny mniszek benedyktyńskich i wspólnotę monastyczną benedyktynów, za powstające nowe parafie, kościoły i kaplice, za miejsca służące ludziom biednym i bezdomnym. Kochani, można by tak jeszcze długo wymieniać nasze archidiecezjalne radości. Wreszcie, czy w takim dniu jak dziś nie powinniśmy przypomnieć sobie również o celu naszego życia? Nie tak dawno dotarła do mnie rozmowa między dwoma pacjentami oddziału onkologicznego. Oto do kapłana, który właśnie dowiedział się, że jest chory, ale jeszcze nie wie, w jakim stadium jest jego choroba nowotworowa, podchodzi wychudzony chłopak, który mówi do tego kapłana, uśmiechając się: ksiądz się nie martwi, niech ksiądz żyje najzwyczajniej normalnie jak dotąd. I wówczas ten kapłan, zdziwiony radą, jaką otrzymał od tego wyglądającego jak śmierć chłopaka, zwraca się do niego: czy mogę cię o coś zapytać? A ten odpowiada znowu z uśmiechem: niech ksiądz wali, odpowiem jak na spowiedzi. I wówczas ten kapłan przyciszonym głosem, jakby sam się trochę wstydził tego, o co pyta, zwraca się do tego wychudzonego, bladego młodzieńca: słuchaj, słuchaj, jesteś młody. Jesteś tak bardzo młody i tak bardzo chory. Nie masz o to żalu? Żalu do Boga? Żalu do świata? Żalu do losu? A ten wyglądający jak cień człowieka młodzieniec mówi do niego: proszę księdza, mam obecnie 21 lat. Choruję na raka od 16 roku życia i dzisiaj mogę powiedzieć, że nic lepszego nie mogło mi się przytrafić. I opowiada mu historię swojego życia, że był wypieszczonym nastolatkiem, że ojciec jego zostawił matkę, że klasa, do której chodził, to byli tak jak i on, takie gnojki bez żadnej ambicji, że pomimo bierzmowania
i z Panem Bogiem nie było mu po drodze. I właśnie ta choroba sprawiła, że wszystko się zmieniło, że klasa tak zaangażowała się w pomoc dla niego, że zintegrowała się i chociaż wszyscy wiedzą, że jemu już nie można pomóc, to ich życie nabrało sensu, wartości i chcą pomagać innym. Tata wrócił do mamy i narodził mu się brat. A co najważniejsze, on sam mówi, odnalazłem Pana Boga. W miarę możliwości naprawiłem wyrządzone krzywdy i jestem teraz przygotowany na spotkanie z Panem Bogiem, odnawiając swoje życie sakramentalne i zaprzyjaźniając się z Matką Bożą przez codzienny różaniec, póki sił mi starczy. I kończy swoją wypowiedź. Proszę księdza, aż trudno uwierzyć, że ten mój nowotwór przyniósł w życiu tyle dobra. Nie trzeba bać się śmierci. Trzeba bać się zmarnować swoje życie. Warto jeszcze dodać, że ten młody człowiek odszedł do Boga po 4 miesiącach od opisanej rozmowy, do końca będąc pogodzonym ze swoją śmiercią, zachowując pogodę ducha. Droga siostro i drogi bracie, w tym pięknym dziś, w którym dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa, dar służby i jedności ze wszystkimi, życzymy sobie dobrego zdrowia fizycznego i duchowego. I prośmy dobrego Boga, abyśmy szli odważnie przez dalsze życie z Jego błogosławieństwem. I prośmy też, byśmy nie bali się śmierci, ale byśmy bali się, by nie zmarnować naszego życia. Za chwilę ksiądz arcybiskup wezwie obecnych tu kapłanów do zachowania wierności swemu kapłaństwu oraz zachęci ich do publicznego odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. Na zadawane pytanie przez księdza arcybiskupa wszyscy kapłani będą odpowiadać chcemy. Następnie ksiądz arcybiskup zwróci się do zebranych z zachętą do modlitwy za kapłanów i biskupów. My odpowiemy słowami: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.